Maja odpoczywa sobie w legowisku, bo właściwie śpi. Łapki ma na swojej podusi. Witam Was już w trzecim dniu, od kiedy świnka jest u mnie w domu. Prosiaczek aktualnie je sobie sianko w paśniku, to czy z paśnika. Cię ładnie sobie tam bierze, ale oczywiście nadal jeszcze bardzo się boi. Jak podchodzę, to ucieka. Mimo tego, że wczoraj dała się pogłaskać i wzięła ode mnie z ręki jedzonko, no to jeszcze jest przestraszona. Świnka siedzi w paśniku i je siano. Na początku jadła obok paśnika, a teraz staram się tak powoli podejść, żeby jej nie przestraszyć. Nie, jednak się boi. Widzieliście, jak uciekła? I oczywiście kto ją usłyszał? Majeczka, która postanowiła zaciekawić się nowym bratem lub siostrą. Widzieliście? Świnka spała. Tak wygląda śpiąca świnka. Ja dzisiaj na śniadanie ugotuję wegańskie parówki. Majeczka, ale nie dla Ciebie. A dzisiejsze śniadanie. A tak wygląda prosiaczek pijący wodę. Teraz przygotuję jedzonko dla świnki. Dam jej marchewkę i ogórek. I takie przygotowałam dla niej jedzonko. Jedną marchewkę jej pokroiłam, a drugą dam jej całą, bo jest to taka malutka marchewka od nas z działki. I pomyślałam, że może chciałaby sobie tak obgryzać. Dzisiaj już jej nie daję papryki, bo co mnie zaskoczyło, nie wiem, to było wczoraj czy przedwczoraj, jak jej dałam paprykę, to w ogóle nawet jej nie ruszyła. Więc trochę mnie to zaskoczyło. Bo na przykład chomiki u mnie kochają paprykę, a świnka nawet nie spróbowała papryki. Wzięła sobie marchewkę. Czyli marchewka jej smakuje. Ogórek też wiem, że jej smakuje, bo ostatnio jak jej dałam ogórka, to zjadła. Zresztą na filmiku Wam pokazywałam. A papryki właśnie nie ruszyła. Marchewka smakuje, bo pierwszy raz je u mnie marchewkę. A jednak widzę, że ogórek wygrywa. Bo jak ma do wyboru ogórek... Maja, nie szczekamy. Jak ma do wyboru ogórek i marchewka, to wybiera ogórek. Czy ogórek jak na razie jest ulubionym warzywem mojej świnki. Zobaczymy, jak później, jak posmakuje więcej warzyw, bo na razie próbowała trzech. Papryka, ogórek i marchewka, z tym, że papryki w ogóle nie ruszyła, nie chciała. A ogórek na razie najbardziej smakuje. Majeczka. Powiem Wam, że Maja ostatnio jest coraz bardziej zazdrosna. Gdzie w pierwszych dniach, jak świnka tylko siedziała w kącie i mało tutaj w ogóle wychodziła,
to jej nie przeszkadzała i Maja prawie na nią nie reagowała, a ostatnio jak świnka już zaczęła więcej domagać się jedzonka, tutaj wychodzić sobie, chodzić po akwarium, znaczy no nie wychodzić poza akwarium, bo ja ją nie wyciągałam ani razu, tylko tutaj po akwarium sobie chodzi, no i je, tam czasami coś kwiknie, no to już Maja na nią reaguje i co robisz, Majeczka? I szczekasz na świnkę. Nie lubisz świnki. Najbardziej Maja nie lubi, jak ja podchodzę do świnki. No i świnka się przestraszyła. Nie wolno, nie wolno. Ja przyszłyśmy z Mają na działkę, to znaczy ja i Maja. Tylko we dwie dzisiaj jesteśmy. Chodź Majeczko, zobaczymy jak tam Zuzia. Idziesz? No jak gdzie jest Zuzia? W domku. O tam jest Zuzia, widzicie, w domku, przybliżę wam. Widać Zuzię w domku. Już Zuzia wyszła z domku i teraz ją wyciągnę tutaj za płotek, żeby sobie pochodziła. Majeczko, tobie trzeba wodę dać świeżą. Tu jakaś stara jest. Tu świeża woda. Gdzie jest Maja? A Maja w domku. Tam się chłodzi. A jak będzie chciała, to już może się napić. Zebrałam na działkę dla Mai przysmaki z wiejskiej zagrody, więc zaraz jej otworzę. A to są gryzaki, które jeszcze jak byłyśmy na wsi, Maja jadła i nie zdążyła ich całej zjeść. I też węża wzięłam na przysmaki, zabawkę. I ona już tu czeka. Tak wygląda pojedynczy. Poproś. Zjadła. Teraz jej może dam kilka tych przysmaków do węża. Chodź Majeczka, to mam dla ciebie węża. Masz. Teraz do Mai gryzaka. Chodź Maja. Zobaczymy, czy będzie sobie jeść. Czy będzie chciała zakopać, bo Maja bardzo często gryzaki zakopuje. Ale to zależy, bo jak jest głodna, to ja, a jak nie, to zakopuje i bierze na później. O, a tam Zuzia. Bierze sobie trochę. A Maja tu jej gryzaczko. Więc jednak nie zakupuję. To dobrze, bo potem znajdę jakieś gryzaki stare w ziemi, jak coś przekopujemy.
Ej, tata przyniósł. Zerwał sałatę i akurat tutaj położył i Zuzia się do tego dobrała. Dzisiaj otworzę prosiaczkowi przysmaki suszonego pomidora. Słyszycie, jak słodko sobie kwiczy? Nie wiem, czy to słychać. Ale boi się, widzicie? Nie chcę być głaskana. Ale może pomidorka sobie spróbuję. No wiem, Maja, zaraz będziesz szczekać już, tak? Wyciągnęłam taki mniejszy kawałek. I pierwszy raz świnka spróbuje pomidora. No chcesz, przyjdziesz na pomidorka? Chodź. Nie boi się, nie podejdzie. Maja płacze, już daje śwince pomidora. Świnka nie jest pewna, czy chce. Trochę chce, ale się boi. Tu bliżej. Rozkładam wybiegi dla chomików. I zobaczcie, kto oczywiście leży na wybiegu i czeka na chomika. Maja już tutaj leży na wybiegu. Jeśli chodzi o świnkę, to wydaje mi się, że jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie, żeby jej robić wybieg. Ona jest wystarczająco zestresowana nowym miejscem, więc jeszcze nie oswoiła się ze swoim akwarium. Dlatego na razie jeszcze nie będę ją brała na pewno na wybieg. Chomiki już są na wybiegach. Orzeszek sobie przechodzi. Tunel. Tam chrupek biega. No co, orzech? Nie idziesz na kołowrotek? Tutaj do mnie przyszedłaś? Na razie, kiedy Zuzia jest na działce, to właśnie mam więcej miejsca w pokoju. Dlatego mogę tutaj sobie rozłożyć wybiegi. Znaczy oczywiście, jak będzie tutaj Zuzia i będzie też jej terrarium, to również będę mogła robić wybiegi dla chomików, tylko wtedy będę musiała po prostu je robić na samym środku pokoju. A teraz mam tą możliwość, że rzeczywiście mogę to rozłożyć tutaj i nie przeszkadza mi to i rzeczywiście ten wybieg może być rozłożony. O, widzę, że chrupek sobie poszedł na kołowrotek. A ty, orzeszek? Masz zamiar pobiegać? Wszystkie chomiki robią sobie wieczorną toaletę, zobaczcie. Chrupcio. Robi sobie wieczorną toaletę. I orzeszek też przed chwilą robił, ale teraz w końcu wziął się za bieganie na kołowrotku. Robert tam się bawi rolką od papieru. A orzeszek po huśtawce chodzi. Czy ile teraz mam w ogóle w domu gryzoni? Dwa gryzonie. I trzeci gryzoń. Tylko że ten trzeci jest najbardziej przerażony na razie ze wszystkich.
A teraz będę dawać prosiaczkowi kolację. Trochę karmy. Jeszcze zatkałam z tobą. Wczoraj, jeśli dobrze pamiętam, tak, to chyba było wczoraj. Bardzo jej smakowała karma i babka. Więc myślę, że dzisiaj też sobie zje. Bo na obiadek jej dałam coś innego, więc teraz sobie zje wieczorem. I już świnka przybiegła sobie zjeść. Spróbuję tak podejść delikatnie. A w tle słyszycie. No prosiaczek tu sobie je kolację. Nadal się boi, jak tak stoję i patrzę. Bo widzę, że już przez moment miała uciekać. No i właściwie jest teraz już noc, więc ja też będę już kończyć tego vloga, żeby nie przedłużać. Jeszcze chwilę pokażę wam, jak świnka sobie je. Ja bardzo lubię patrzeć, jak ona je, tylko właśnie ona najczęściej ucieka, więc muszę uważać, żeby nie spłoszyć. Jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapki w górę dla prosiaczka i do zobaczenia w kolejnych.